Witam Państwa na kolejnej zajawce. Jestem w specyficznym miejscu, ponieważ ta zajawka będzie dotyczyć granic zachodnich Polski, starożytnej Polski, starożytnego Lechistanu. Co chcę tutaj powiedzieć? To miejsce jest specyficzne, ponieważ za moimi plecami, kilkaset metrów jadąc tą drogą, znajdziemy się na dawnej granicy z 1939 roku między Polską a hitlerowskimi Niemcami, które powstało na mocy traktatu wersalskiego. Ta granica powstała i tutaj jestem na stykówce, na styku obecnego województwa opolskiego. Tutaj jest Opolszczyzna, natomiast za plecami jest Wielkopolskie. Oczywiście ja tam jeszcze jedną zajawkę do tego filmu nad Renem zrobię, właśnie z tamtą tablicą, i tam też stoi słup celny. Jeden, bo kiedyś 13 lat temu to widziałem dwa. A więc dzisiejszy taki jest temat. I teraz co zwrócimy uwagę? Tutaj jest mapa Niemiec. Te tereny całych dzisiejszych Niemiec to był starożytne królestwo, czy imperium Lechitów, czyli Polaków. Oni mieli też różne nazwy, jak Sarmaci. Między innymi taką mieli nazwę. Ale co chcemy zwrócić uwagę na tej mapie, bo mamy tutaj mapę. Tutaj jest Rudesheim. O, proszę bardzo, tu w tym miejscu. To miejsce, gdzie moja ręka jest ta. Natomiast to miejsce, gdzie ja znajduję się, to jest mniej więcej skalowo, tutaj byśmy położyli rękę. To jest mniej więcej 1000 kilometrów. No i teraz pytanie. Co się stało, że ta granica się przesunęła? Cesarstwo Rzymskie nie mogło sobie z tymi terenami poradzić. Mało tego, z tych terenów wyruszały wyprawy tak zwanych barbarzyńców, tak to się oficjalnie nazywa, że to byli barbarzyńcy, po to, żeby ukryć się, że to byli Polacy, którzy łupili Rzym. Rzym sobie z tym nie poradził. Po upadku Rzymu, co się stało? Plemiona alemańskie, czyli celtyckie, ruszyły na wschód. I ten marsz jest do dzisiaj odczuwalny. To oni mają ten język zwany niemieckim. I jak sprawdzono haplogrupy, to na terenach Niemiec pojawiły się ten konglomerat ludnościowy, haplogrupowy. Składa się ta ludność z trzech haplogrup. Celtyckiej, tych Alemanów, skandynawskiej i polskiej. Z tych trzech haplogrup powstaje właśnie społeczeństwo, które dzisiaj nazywamy Niemcami. Praktycznie państwo niemieckie funkcjonuje raptem tylko 200 lat. I tutaj w załączeniu mam do tego filmu blog, gdzie właśnie traktuję tą sprawę Niemcy i jakie Niemcy. Ale głównie o co chodzi? To praktycznie główny sens. Czyli to jest zajawka, czyli my zobaczymy znów film o Renie, właśnie z tego Rudesheim. I teraz tak, te plemiona alemańskie wygryzały te tereny od Polaków. One wygryzały krok po kroku i tak dalej. Mało tylko, czym one były wspierane, te plemiona alemańskie, te celtyckie plemiona alemańskie. Te plemiona były wspierane nemrodycznym Watykanem, który funkcjonuje do dzisiaj. W ogóle pierw na te tereny wrzucono fałszywych bogów, żeby ręka tego Boga Najwyższego, która była z nimi, na tych terenach jak ich całych, żeby ta ręka się automatycznie cofnęła. I to był pierwszy powód. Powstało tak zwane rodzimowierstwo. To jest odstępstwo. Tak samo jeszcze większym odstępstwem było przyjęcie tak zwanego chrześcijaństwa odstępczego. A więc wsparcie już, powiedzmy, tym odstępstwem, czyli brakiem jakby tutaj ingerencji Boga, wspierania Boga, bo zwróćmy uwagę, przez tyle wieków starożytności te tereny Rzym nie przesunął tego ani o milimetr. Tutaj na tym Renie, tu mamy Frankfurt, tu mamy Ren, a zaraz, o, proszę bardzo. To jest przełom Renu przez Góry Łupkowe, w tym miejscu. Tutaj nie było właśnie, na Renie była ta granica przez wiele, wiele wieków. Nie było problemu. Ale później, kiedy już przestał istnieć, a zaczął istnieć takie państwo jak Watykan nemrodyczny, który istnieje do dzisiaj, to właśnie ci Alemanowie wygryzali te tereny i oni właśnie doprowadzili do tego, że królowie polscy
na przykład ze Śląska zrezygnowali dopiero, żebym się nie pomylił, w XIV wieku. W XIV wieku oni zrezygnowali ostatecznie, ale na skutek czego? Tutaj, z terenów właśnie tych Celtów, to wygryzanie szło na wschód. I to takie wygryzanie to nie były jakieś tam takie sobie wojny, jak to nam mówi, powiedzmy, historia. Bo ta historia jest zupełnie oficjalna, inna od tego, co mamy historię w internecie. To były krucjaty. To były watykańskie krucjaty, a polscy królowie byli ścigani i obkładani notoryczną klątwą. Tych krucjat było 50. Tych krucjat do tak zwanej Ziemi Świętej to było 8. A na Polskę waliło 50 krucjat, która ostatnia zakończyła się Grunwaldem. To tak właśnie, tak to wszystko wyglądało. A więc teraz zapraszam na ten film z dawnej granicy. Tam zobaczymy akurat elementy industrialne nad tym Renem. A więc co zapamiętamy? Zapamiętamy z tego kawałka to, że ta granica kiedyś była żelazną granicą między Cesarstwem Rzymskim a Imperium Polaków. Polonorum Imperia, tak to mówi kronika Dzierżwy. Natomiast później niestety to zostało przesunięte. Ci wszyscy tutaj, te plemiona Polaków, Lechitów, one były powoli notorycznie wynarodowiane. Dzisiaj nawet już na upartego, to powiem taką ciekawostkę, na upartego mamy coś takiego jak Lipsk, nie? O, mniej więcej tutaj. Mamy Lipsk. I teraz, co w tym Lipsku znaleziono? 40 km na zachód od Lipska. Znaleziono właśnie groby, polskie groby. To znaczy tych tak zwanych, no, jak to się nazywa, oni się przyznali w końcu, oficjalnie się przyznali, że to byli Słowianie, tak, że to nie byli Niemcy. To właśnie te groby znaleziono 40 km za Lipskiem w stronę tego. Przynajmniej oficjalnie się do takiego jakiegoś miejsca przyznano. Oczywiście tych miejsc jest pełno, ale to już jest oddzielny temat. Mamy jeszcze tutaj w ogóle kwestie Wewelsburga i tak dalej, na jakich ziemiach on powstał, kogo to są ziemie, ale to już są następne jakieś zajawki, które po prostu będziemy tu pokazywać. A więc co zapamiętamy z tego filmu? Właśnie w jaki sposób się przesuwała ta granica? Czym był ten teren? No i to miejsce, z którego akurat mówię to wszystko, że to jest teren opolszczyzny. Dawniej to były Niemcy hitlerowskie, a jeszcze dawniej to były w starożytności tereny Lechitów. No to tyle, ja zapraszam na ten film króciutki tutaj z Rudesheim. No i co do tej zajawki to wszystko. Dziękuję, dziękujemy za uwagę. A tu mamy z innego miejsca, już dalej, znów ten nasz prom, tu mamy panoramę Bingen. O, widzimy, co mi tu było, do czego mi było potrzebne. Ta kamera tym razem, no jedzie pociąg, wcześniej jechał pasażerski, a teraz już widzimy koło Rudesheim, jedzie już towarowy. Także o, my go tutaj odprowadzimy, lokomotywę. O, tak, niech sobie jedzie.